Witajcie moi drodzy. Co zabrać na kazbek? Pięciotysięcznik. Nie jest tego dużo. Tak naprawdę na pierwszy rzut oka może się wydawać, że sporo tych rzeczy jest, ale po kolei co bierzemy ze sobą. Wygodne buty wysokogórskie, w których będziemy poruszać się już bezpośrednio w górach. Na dojazd i podejścia buty podejściowe. Ja może tutaj zwiększę troszeczkę kąt, żeby było lepiej widać. Oczywiście Gore-Texy, czyli kurtka Gore-Texowa, do tego spodnie Gore-Texowe, dobrze mieć je na szelkach, żeby gdzieś tam nie opadały. I ja też jestem zwolennikiem rozsuwanych na całej długości nogawek, można świetnie regulować ciepło. Buty mam bez wbudowanych stuptutów, dlatego dodatkowo stuptuty. Pod kurtkę Gore-Texową bierzemy jakąś ocieplinę puchową czy Primaloftową, żebyśmy nie zmarzli. Dalej z odzieży getry czy jakieś kalesony, spodnie trekkingowe, bluza rozpinana i dwie bluzy techniczne z długim rękawem. Cały ten komplet spowoduje, że jeżeli będzie zimno, to można wszystko na siebie na cebulkę ubrać, czyli poczynając od getrów przez spodnie trekkingowe i Gore-Texy. Temperatury, które możemy mieć maksymalnie, to minus 15, minus 17, nie powinno przekroczyć minus 20 stopni. W związku z tym podczas marszu na pewno nie będzie zimno w takiej, znaczy mi na pewno nie będzie zimno, a można wziąć ewentualnie dodatkową jeszcze warstwę, jeżeli ktoś jest z marzruchem, dodatkową warstwę kalesonków. Dwie koszulki, jak ktoś się nam bardzo dużo poci, można wziąć trzy. Ja generalnie jestem minimalistą, dlatego staram się brać tego jak najmniej. Dalej, jeżeli chodzi o ubiór, rękawiczki, przynajmniej dwie pary, jedne cienkie, drugie ciepłe, grube. Skarpety grube, dwie pary, cienkie, dwie pary do podejściówek. Bielizna, jestem zwolennikiem również bokserek. Wygodniej się w tym troszeczkę chodzi, w szczególności w górach. Jeżeli chodzi o ochronę głowy, czapka bez pomponów, dość ciepła, można wziąć sobie kominiarkę lub bufka jakiegoś, albo jedno i drugie, też bardzo fajne rozwiązanie. Opaski w cieplejsze dni pod kask są naprawdę dobrym rozwiązaniem. Z ubioru tak naprawdę mamy tyle do spania. Śpiwór, komfort około minus 10 stopni, mata do śpiwora. Nie mam tutaj namiotu, ale namiot oczywiście, namioty mamy podzielone już na nasze grupy. Tutaj jeszcze czapka, jeżeli chodzi o ochronę przed słońcem. Plecaki. Plecaki generalnie można wziąć, znaczy trzeba wziąć tak naprawdę dwa. Jeden jako główny transport w samolocie, ten jest akurat 75, ale ma większy komin. Tak więc to leci w luku, do tego pokrowiec przeciwdeszczowy i bardzo mały, lekki, to jest 30, która się zwija, waży 600 gram. Bardzo mały jako podręczny, dlatego że później już z niego tam raczej nie będziemy korzystać, no chyba że będą konie, ale tutaj w zależności od tego, ile tego śniegu jest. Dalej, raki, które muszą być koniecznie dopasowane wcześniej do tych butów, które macie. Proszę tego nie zostawiać na ostatnią chwilę, trzeba to po prostu zrobić w domu, być pewnym, że jest to dopasowane. Ochrona głowy, kask, czekan, uprząż, liny. Liny są podzielone, wy nie musicie lin brać, mamy liny ogarnięte pomiędzy na naszą ekipę. Kije trekkingowe, ale kije nie takie jak tutaj z grotami, tylko jeszcze muszą być śnieżynki, bo w śniegu kije bez śnieżynek do niczego się nie nadają. Jest dużo śniegu, bardzo często występuje tam zagrożenie na kazbeku lawinowe. W związku z tym z lawinowe ABC, detektor, łopata, sonda. Oprócz lin ja biorę trochę szpeju, jeżeli ktoś ma, to jak najbardziej karabinek zakręcany, jeden, maksymalnie dwa HMS-y i jakieś taśmy, powiedzmy 80-ki. Które by spokojnie wystarczyły. Jedna, może dwie takie taśmy. Termos 0,7, 0,9 czy tam litr.
jakaś butelka na wodę, oczywiście może być to butelka kupiona już na miejscu z wodą, coś do gotowania, jet boil, coś do jedzenia tego, co ugotujemy, nóż, oczywiście jet boil i inne maszynki do gotowania bez gazu, gaz kupujemy na miejscu, nie wolno gazu brać do samolotu, jedzenie. Na te kilka dni no, trzeba przeliczyć sobie mniej więcej 2 liofy na dzień, do tego jeszcze coś tam wrzucić. Jakiś tam kubeczek może być otwierany, zamykany tutaj też tak przykładowo, choć no, ja bardzo często nie biorę takich gadżetów, jem bezpośrednio ewentualnie z jet boila czy z jakiejś tam butelki. Dalej, okulary lodowcowe. Ja może tutaj jeszcze otworzę je. Chwileczkę, bo tak się nie przygotowałem z tym otwieraniem. No dobrze. Okulary lodowcowe, czyli ciemne z tutaj takimi zaślepkami, gdzie nam się nie będzie dostawało, nie będzie nam świeciło słońce. Może być ochrona nosa. Oprócz okularów polecam wziąć jeszcze gogle. Też ciemne, dlatego że nieraz przy dużym wietrze i opadzie śniegu jest dość duży problem i nam się dostaje po prostu ten śnieg pod okulary. Latarki czołowe. Jedna latarka czołowa plus zapasowe baterie. Ja biorę drugą zapasową czołówkę, tak więc baterii nie biorę. Zawsze na naszych wyprawach używamy łączności satelitarnej Garmin InReach. Bierzemy zawsze też radiotelefony. Dodatkowa nawigacja, GPS, żeby to wszystko zasilić, powerbank, kable różnego rodzaju i ogniwo słoneczne do ładowania. Kilka ostatnich rzeczy i bardzo istotnych: apteczka, ogrzewacze chemiczne do rąk, do nóg, podstawowe kosmetyki, czyli ręcznik, jakieś tam mydło, szczoteczka do zębów, pasta do zębów. Mega ważne, coś przeciwko opalaniu, czyli krem i pomadka. Pieniążki, dowód osobisty, paszport, karty, jakieś uprawnienia, ubezpieczenie. I tak naprawdę mamy, wydaje mi się, wszystko. Ja tutaj jeszcze nie powiedziałem o workach na śmieci, ale worki na śmieci również, kilka worków na śmieci należy wziąć. Mokre chusteczki, chusteczki higieniczne. No i mamy tak naprawdę wszystko. Wydaje się, że jest tego sporo. To wszystko z pewnością zmieści mi się w główny plecak. Do plecaka podręcznego będę brał tylko kilka rzeczy tak naprawdę na drogę. Nie przeładowujcie się. Pamiętajcie jeszcze, żeby każdy miał około 2 kg miejsca w swoim plecaku na część namiotu i łopatę z sondą. Detektor oczywiście pójdzie do bagażu podręcznego. Tak więc nie ma tego tak naprawdę dużo, tylko trzeba to dobrze ułożyć w plecaku. Jak macie pytania, dzwońcie, piszcie śmiało. Cześć.